Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi, bezpieczeństwo dostępu drogi. Bardzo proszę panią naczelnik Natalię Olaszczyk. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia budżetu powiatu kołodziejskiego na 2015 rok środków na realizację projektu pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3807T od granicy powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo granica gminy Rakowice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi bezpieczeństwo dostępność rozwój. Paragraf pierwszy. Zobowiązuje się zabezpieczyć środki w budżecie powiatu wielkowskiego na 2015 rok w wysokości 1 000 000 zł na realizację projektu pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3807B od granicy powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo granica gminy Rakowice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi bezpieczeństwo dostępność rozwój. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzecia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wielu zapytań. Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w roku 2015 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Projekt dotyczący przebudowy drogi powiatowej może uzyskać dofinansowanie, a powiat grodziski jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku. Wymogiem formalnym, którym musi zostać spełniony w dniu złożenia wniosków, jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Warunki, jakie zostały określone w dokumentach dotyczących wyżej wymienionego programu, zakładają konieczność zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu na 2015 rok. Rok, w którym inwestycja musi zostać zrealizowana. Inwestycja będzie realizowana przez powiat grodziski w partnerstwie z gminą Wielichowo. Całkowita wartość projektu wynosi 5 040 000 zł, z czego dofinansowanie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 2 520 000, środki powiatu grodziskiego 1 000 000 zł, środki gminy Wielichowo 1 520 000 zł. Uchwała stanowiła będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Bardzo dziękuję. Pani naczelnik, czy do przedstawionego projektu uchwały ktoś chce zabrać głos? Jeśli nie, to przed głosowaniem przedstawię Wysokiej Radzie opinię. Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 25 września bieżącego roku w obecności 8 radnych, 7 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu na dzisiejszą sesję w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu grodzickiego na rok 2015 środków na realizację projektu pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granicy powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo granica gminy Rakoniewice i jest to w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi bezpieczeństwo dostępność rozwój. Podpisana przewodnicząca komisji Mirosława Szpot. Jeśli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Uchwała została przyjęta jednogłośnie.